Oczywiście większość omijamy, nie interesujemy się tym. I teraz tak, jestem w jednym... przy jednym z miejsc, gdzie powinna być ta infekcja, ale muszę wypytać mieszkańców, żeby mi jakieś wskazówki chyba sprzedali. Co do tego, czego i gdzie szukać, ale nie wiem, czy już z kim rozmawiałem, z kim nie rozmawiałem. Źródła infekcji, z nią już gadałem. Tu jest ten mój znajomek z wojny, ale z nim już też chyba na ten temat rozmawiałem. Tak. Wiecie, wyłączmy sobie ten znacznik, żeby mi tutaj mapy nie zaśmiecał. To jak to jest? Jednym ze źródeł infekcji będzie ten dom. Się trochę gubię. No ten cały dom tego bractwa. Tak wskazuje mapa. Ale ja już tutaj byłem i nikt o żadnej infekcji wtedy nie mówił. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. Z tym nie pogadam. Ci mogliby tą krew chociaż posprzątać tutaj. We shall chase these intruders down. I was chased by a gigantic falcon. Good evening, Dr. Reed. How does it feel to be this evening's centerpiece, figuratively? Dzisiejszego programu. Człowieku, minęły już chyba ze 4 dni, albo 4 noce, odkąd tutaj byłem. I feel like the newcomer, and I do not like it at all. Do not be alarmed. The Ascalon Club. Ta gra powinna takie kwestie odnotowywać. No, to spotkanie już miało miejsce, ta inicjacja już miała miejsce i... Why would you be interested? Well, as you seem to be the only man in the room. Minęła kolejna noc, już powinno się to jakieś inne zdarzenia dziać, no. A nie gdyś mi pyta, że... Cieszę się, że jestem w gwoździe i wieczoru. They dwarf those of mere mortals. I am Aloysius Dawson, by the way. Mr. Dawson of Dawson and Dawson. The wealthiest man in England. It is a pleasure to meet such a prominent figure of London. A withering London figurehead, to be precise. Are you sick, Mr. Dawson? I am a doctor, you know. My case is beyond the scope of traditional medicine. I have spent fortunes on the world's most competent doctors to arrive at that diagnostic conclusion. I'm sorry to hear that, sir. Should I suppose that you're here in search of some form of immortality? Absolutely not. I'm here to implement my plan to save the city I was born in. To cast out the ghastly evil that has us all on our knees. Money cannot solve every problem. This mysterious epidemic is going to require more than money can buy. You're right. Money is nothing unless one has the will to wield it. I have a plan, sir. A radical one that will save all that is essential in London. What is your plan, then? Quarantine and barricades are futile. What we need is a wall. A formidable, unscalable wall to isolate the deserving from the infected masses. To skuteczne, oczywiście. Buduj mur. But the death toll has always been a high one. I am glad you understand the concept of necessary sacrifice. Are you not mistaking sacrifice for summary execution? Why do you care? Are you not a vampire? Removed from all mortal concerns. Decisiveness is what the city needs, and it needs it now. Wszystko fajnie, ale ja szukam źródła infekcji. How is your investigation going, Dr. Reed? Time is our enemy. I have a few questions for your lordship. All right, but be quick. You made me swear on the blood of William Marshall during my initiation ceremony. Why was that? William Marshall was the most glorious knight to ever lived.
He served 5 kings and was a living example of probity for all. And he was my maker. William Marshall was a vampire. Is this some sort of joke? Wait. Could he be my maker? That would be joyful news. For it would mean he still walks among us. But alas, the great knight has left this world for good. Why is his blood so sacred to the Ascalon Club? He was simply the greatest defender of the realm we have ever known. I fought by his side at the Battle of Preston, and he made me his progeny following the fight. May I ask you about the mortal who attended my initiation, Mr. Aloysius Dawson? A member of the club does not normally ask questions about other members. We trust each other mutually. But Mr. Dawson is mortal. Are you not afraid he might reveal who you are, especially to your enemies? Aloysius Dawson is a man of his word, as are all of us. This is the Ascalon Club, Dr. Reed. We do not grant access to the unworthy. Okej, no to mnie generalnie nie interesuje więcej. On nic ciekawego nie ma do powiedzenia. Z tymi się rozmawiać nie da. Czyli w tym miejscu nie uzyskałem żadnych informacji odnośnie infekcji. Sprawdźmy jeszcze, czy po drugiej stronie są jakieś pokoje, do których można wejść. No nic więcej tutaj nie ma. Niestety. Muszę tutaj chyba dalej szukać mieszkańców, z którymi mógłbym ewentualnie porozmawiać. It's locked. Znowu jakieś kanały. Nie wiem, czy chcę do kanału wchodzić. Kanały portowe. Nic, przejdźmy się kawałek, zobaczymy gdzie on, dokąd one prowadzą. A ja to wiem gdzie one prowadzą, okej. Tutaj już byłem. Nadal szukamy informacji o tym, gdzie rozpoczęła się ta zaraza, która ich tutaj męczy. Musimy szukać wskazówek mieszkańców. Aha, to jest miejsce, którego nie mogłem przejść. Właśnie, teraz spróbujemy się tam dostać. To jest miejsce, które sobie odpuściłem ostatnio. Tutaj chyba byłem. Tak. Chociaż nie, coś tutaj jest. Czekajcie, weźmy do tego domu jeszcze. Zapamiętajmy, że chciałem generalnie... A nie, chyba w ogóle w tym miejscu nie byłem. Już sam nie wiem. Wejdźmy do tego domu, zobaczmy co tu jeszcze jest. Jakiś koleżka siedzi. Good evening, Avery. Mr. Jonathan. I can't believe my own eyes. Oh, you have come back too late, sir. Far too late. I know, Avery.
I know about Mary and my mother. I'm so sorry. It was my duty to watch over her. She left the house in the middle of the night. The police said... It's all right, Avery. The police said her body was found near your sister's grave in Whitechapel. You're the master of the house now. I'd understand if you fired me, sir. I'm currently investigating sources of the epidemic in this part of town. Do you know anything useful? Not really, except all the McPherson's servants resigned a few days ago. They feared becoming infected, they said. The McPherson's? Where do they live? I think it's a rich house near the railway bridge in the southern part of the district. Thank you, Avery. Your bedroom... Oh, sir. What a terrible trap. Czy zaznaczyło mi się coś nowego na mapie? Chyba nie. A nie, przepraszam, jest nowy obiekt. Wcześniej było... Właśnie, tutaj miałem dojść. Tylko że zawsze wchodziłem od drugiej strony. Tu mi się pojawił chyba nowy... Nowe źródło informacji. Zbadajmy jeszcze ten dom, co tutaj w nim... Stary list. Rezydencja. Tak jak wspomniałem ci kilka dni temu, być może będę zmuszony na parę miesięcy opuścić Anglię, bla bla bla. To chce, niech czyta. Otrzymał solidną zapłatę, żeby do końca życia opiekować się rodziną Reedu. Okay. Tutaj jestem tylko w celach rabunkowych. O, kryjówka i to jaka elegancka. Proszę bardzo. W końcu nie jakieś brudne, zaśmierdziałe brudno zaśmierdziała nora z rozkładającymi się ciałami dookoła, tylko wreszcie normalna kryjówka, gdzie mogę normalnie się zrzemnąć. Świetnie. Dzień dobry. Okej, tutaj zamknięte drzwi oczywiście, gdzie nie mogę wejść. Tam nic nie ma. Dobra, kryjówka odhaczona, możemy stąd wyjść. O, coś jakby widniej. Tutaj właśnie i tutaj właśnie i bardzo dobrze. Teraz moment, żeby się nie zgubić. Musimy skręcić w lewo i w prawo. Tu jakiś koleżka stoi śmieszny. Good evening, sir. Please forgive me for disturbing you. I'm a doctor. I never judge a man by his title, but by his attitude. And you are not disturbing me at all. I am Calhoun Russell, and I welcome you. Well, I must admit, it's good to receive a warm welcome for once. I'm Doctor... I'm Jonathan Reed. Welcome, Dr. Reed. Welcome to my humble shop. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual? Well, not really. Wait, now that you mention it, I don't see the McPherson's in my favorite restaurants. They love delicate meals too, you understand? Thank you. It may be nothing, but I'll investigate anyway. Where do they live? They have a house in the southern part of the district, somewhere north of the railway bridge. There is a courtyard, if I remember rightly. Goodbye, Mr. Okay. Zobaczmy jeszcze, czy on ma przypadkiem w sprzedaży... I may have a look at... tą substancję, której zawsze mi brakuje do wykonywania tych leków. Chyba nie. Podchloryn sodu. To jest chyba to. Wiecie, przelecę po nazwach. Ile mam w ogóle pieniędzy? 600. Ty, kupię sobie trochę gadżetów tutaj różnych. Ten podchloryn sodu. Kup kilka. Oj, co mi się wyłączyło? Good evening. Wracaj, wracaj. I may have a F pod chlorem sodu.
Ile mogę kupić? 18 sztuk. No. Maksymalna ilość to 5. Ok. Pod chlorym sodu kupimy sobie tak. Fragment porządnego uchwytu, za pomocą którego można złożyć porządną rękojeść dowolnej broni białej. Fragment spust, za pomocą którego można złożyć porządny spust dowolnej broni dystansowej. Ja kupię wszystko, wiecie. Ja kupię to wszystko po sztuce. Kasę mam w brud. I... 205. Nie mam w brud kasy, sorry. Mogę coś sprzedać. Ja upgrade'owałbym sobie te bronie, które mam, albo którąś z nich. To pory kleja, nie wiem, tą maczugę może sprzedam. Dobra. Małe zakupy. I znowu nie wszedłem tam, gdzie chciałem wejść. Aha, tu jest zamknięte, czyli do tego teraz nie dojdę. Portrety rodzinne. Chyba, że tutaj jest jakieś przejście, zbadajmy. Ja mówię, że miałem iść tam w tą bramę, w której zawsze dostawałem wciry, ale znowu się wplątałem w coś innego i całkowicie wyleciało mi to z głowy. Brakuje mi wytrzymałości na dole. Przydałoby się więcej. No faktycznie, uderzenia. Coś tam mi krwi odzyskuje w ten sposób. 5 to jest niewiele z tego co widzę, ale zawsze coś. Zawsze w gratisie. Czy tutaj chcę iść? Na razie nie. Tu bym chciał dojść. Te drzwi sobie na razie podarujemy. No, ale tędy nie przejdę. Nie, minąłem to. Chciałem tym wąskim przesmykiem spróbować się przedostać. Tylko gdzie to jest? A, tutaj! God damn it, patrzcie. I teraz się do tego miejsca dostanę. Mimo, że tam są drzwi zamknięte, to zawsze można znaleźć alternatywną drogę z tego, co widzę. Otóż to. Siadł. Wampir, wampir. Skubaniec jak mnie ten. Mały zastrzyk. Serum. Serum mnie uratowało. I tu jest chyba cel mojej podróży. Tak jest. 3 metry. Zbadajmy jeszcze ten dziedziniec tutaj na szybkości. Czy czegoś tutaj nie ma. No i tu możemy sobie dopiero te drzwi, tą bramę otworzyć od wewnątrz. Wstępnie oszuści.
jeszcze jedną serum muszę wykorzystać. No jednak 5 punktów krwi to jest bardzo mało. To znaczy walcząc nie przywrócę sobie aż tyle tej krwi, żeby mi to w jakiś znaczący sposób było w stanie pomóc. Zlikwiduj drugie źródło infekcji. Pewnie jakiegoś bossa będę musiał unieszkodliwić albo innego gada. Awantura jakaś. Hello. Oż kuźwa, i to dwóch bossów. A ja sobie nie uzupełniłem, straciłem sera, które miałem. I teraz będzie problemik. Aż... Aj! Co? Trzeci jeszcze jeden? Nie. Na niego tutaj zaczaić. Kurka, jak biją, no skurczy syny. Ile mamy krwi? Mogę uzupełnić. Dobra, uzupełnijmy. No nie mogę się przed tym bronić w ogóle. A on ma tyle życia. Może tą babę spróbujemy najpierw zabić. Ja mogę tak przed nimi uciekać i czekać, aż mi odnowi się ten najgroźniejszy mój atak. Ale nie mam życia, no jak mam z nimi walczyć, kurka, no. To jest wszystko fajne, ale to jest wszystko mało. Noż. Nie, pokonałbym ich, gdybym miał serum. Gdybym miał serum po dwie sztuki, to bym spokojnie dał radę. No i tutaj nie ma obrony, jak on ten skok wykona, to choćbyśmy nie wiem jak bardzo chcieli, to i tak zostanę pogryziony. Podobnie jak w przypadku poprzednich walk, po prostu idzie to strasznie wolno. Oni mają strasznie dużo życia. No.
Dobra, mniej więcej są na 50%. Jeszcze problem jest taki, że ich jest dwójka i czasami się sadzę na jednego. A, atakujemy ten drugi. Dobra, ten jeden padnie. Jak mi teraz się zregeneruje ten pod piątką, nie wiem jak to się nazywa, ten dziki szał cały, to już myślę, że jeden z nich padnie. Roger padnie. Tak jest. Adios amigos. I teraz z tym bawsztylem sobie już poradzimy, myślę, dość łatwo. Could it be a new stage in the disease's evolution? Dobra. Nawet udało się przy pierwszym podejściu ten temat ogarnąć. Tylko po co ja tym w ogóle przyszedłem teraz? Niech mi ktoś powie. A, tu jest. List miłosny, najdroższy. Dziękuję ci za drogocenne perfumy i futro. Już nie mogę się doczekać dotyku twoich dłoni, bla 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 bla. So the husband had an affair with Doris Fletcher. No i... Nie chcę mi się już na tę grę psioczyć, ale po to tu przyszedłem, żeby dowiedzieć się o tym, że ktoś ma z kimś romans? No ludzie. Szukałem źródła infekcji, a nie... Jakiegoś pierdolamento... O tym, że ktoś ma z kimś romans. No ale to jakaś wskazówka. Wspaniała strzelba. Bardzo fajnie. W kolorze epickich itemów fioletowych. Mam nadzieję, że jest... Jest tak epicka jak kolor. Dobra, wszystko tu chyba wyniuchałem. Zaraz tą giwerę zobaczymy. Ja wiem, że to po prostu chodzi o to, że no, zdobyłem też kolejną wskazówkę, żeby z kimś tam o czymś porozmawiać i dowiedzieć się, że ktoś miał z kimś romans. Giveira, 352 obrażeń. Bardzo, bardzo dobra. Najlepsza z dotychczasowych, jakie mam. I z tego jest już sens strzelać. Trzy kulki ma. Idziemy zaraz zbadać kolejne źródło infekcji. Tutaj zakończymy ten odcinek. Lajki i komentarze mile widziane. A jeszcze mile widziane będą subskrypcje, których jest tak mało, że aż po prostu płakać się chce. Dobra, do zobaczenia jutro. Women's right to vote is only the first step.